Edward Poremny. Jedziemy raz, halo. Od kilku dni gościmy ekipę filmową producenta i reżysera filmowego pana Edwarda Poremnego ze swoim kolegą z Hamburga, także filmowcem, którzy na zlecenie północno-niemieckiej publicznej telewizji realizują godzinny film o Śląsku. Dzisiaj akurat między innymi właśnie koloryt naszego regionu Opolszczyzny przedstawiają. Silesia about whatever, Poland, whatever. So. Pomogę tutaj, że Peter słusznie mówi, że po tym filmie ma nadzieję, że wszystkie dyskusje na temat nacjonalizmu jakiegokolwiek skończą się, bo tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy współpracy z sąsiadami, a żadnych problemów nie chcemy z nim wzbogacać w Trójmorzu. Chcemy współpracować, żeby ta współpraca była jak najlepsza. I mamy nadzieję, że ten film się do tego przyłączy. Właśnie dzisiaj zaprawiłam. Tu jeszcze są grzybki, które pewno można otworzyć. Te wawrotki ze pszczoła. Nie mam pana. Mamy tu mężczyznę. O, super. O, potąd jest. Już poszła po miski jakieś. Jasne. Przejdzie smalec. A chlebek jeszcze. Komu grzybka? Znajdź twoja łyżeczka, będzie grzybka. Dobrze. Pisać, lubimy bardzo jedzenie, a szczególnie to jedzenie, które tutaj jest na stole. No i w ogóle ludzie są fantastyczni. No i przy okazji lubimy nasze wieczorne biesiady, które robimy, bo stoimy w wspaniałym zamku, w fantastycznym zamku, gdzie jest własna kuchnia, gdzie możemy pitrasić kupując coś lokalnego i pitrasić. A my, że lubimy gotować i on, i ja, no to pitrasimy sobie co wieczór. Dobra. Tak, ogóraczek do tego? Z ogórkiem? Tak, z ogórkiem. Którym? Bo tu są jeszcze inne takie. Taki te, no jak? Nie, to jest grzybek. A grzybek może być? Jedno i drugie. Bardzo ostry ogórek. To ogórek się no podajcie tu. Bardzo chyba pan z tym ogórkiem przedtem ja. Czekaj, no właśnie, to są jeszcze to inne ogórki. Ogórki. Tam są inne. Tak, ja na razie muszę to przyklepać. No. To daj tu jeszcze. Może ja? To tak, ja już nie miała okazji ją otworzyć, bo to musi być jakąś impreza. No to nie. No ja myślę. Zagrywa. Ja ci przysiadę. To prawda, z ręki, nie wiem jak tam. No tutaj leży z koronawirusem. Ja mam banana. Ale co, 5 minut człowiek psika tym spirytusem. Na świeżym lufcie to my są blank zdrowe. No właśnie. Ja. No ja mogę opowiedzieć o malewce. Dezynfekcja będzie później, nie? Co? Dezynfekcja będzie. Dam ci to opowiedzieć. Co może pani powiedzieć o nalewce? O tej nalewce. Co mogę powiedzieć? Mamy takie spotkanie koło gospodyń wiejskich. Spotkałyśmy się tutaj u mnie w ogródku, żeby poświętować, żeby zakończyć lato z naszymi zbiorami, które żeśmy uzbierały. Mamy drzemy, mamy nalewki, mamy zioła i tym wszystkim chcemy się podzielić. Upiekłyśmy swojski chlebek ze smalczykiem i chcemy porozmawiać, jak żeśmy to suszyły, te zioła, jak żeśmy zbierały, jak żeśmy to w ogóle robiły, te nalewki. Po prostu jesteśmy ciekawe jedna drugiej, co w tym czasie letnim umiała sobie zrobić. Ale jest jeszcze ziołowo. Kilka zwrotek. Trzeba się a my nie widzimy, że tego wymaga ciało i dusza. Trzeba się napić, kurde mol, dopóki człowiek się rusza. No. To była piosenka antywirusowa. W ciągu kilku dni wplatają różne akcenty związane z naszym bardzo atrakcyjnym, nietuzinkowym województwem, które jak widzę nie tylko zadowala, ale wręcz w wielu miejscach
zachwyca, które ma się czym pochwalić, zarówno jeśli chodzi o dziedzictwo, architekturę, ale też i o działania innowacyjne, no i przede wszystkim fantastycznych ludzi, którzy stanowią koloryt naszego bardzo zróżnicowanego społeczeństwa, ale społeczeństwa, które się rozumie, które wspólnie działa. Więc robimy film o Śląsku dla niemieckiej stacji telewizyjnej NDR państwowej. Będzie pełnometrażowy film, który pójdzie o 20 wieczorem. O tym, jaki super jest Śląsk, jak jest nowoczesny, ciekawy, ciepły, że fajni są ludzie, ludzie są inni, ale dzięki temu, że są inni, są właśnie ciekawi. I żeby zostali zdecydowanie inni, bo są ciekawi. Są bardzo otwarci, bardzo szczerzy i ciepli. Tylko trzeba oczywiście się poznać. Także poznajemy tych Śląsk poprzez bohaterów. Każdy z nich ma jakieś tam wyzwanie do wypełnienia w różnych aspektach. Coś ciekawego dla ludzi, dla regionu. Postanowili przedstawić także grupę aktywnych śląskich kobiet, bardzo kreatywnych, które potrafią właśnie w dobrzeniu wielkim, ale też i na rzecz regionu podejmować różne bardzo ciekawe, innowacyjne i nietuzinkowe inicjatywy. No i dzisiaj okazja, by poznać, jak to działają kobiety w dobrzeniu. Oczywiście jestem urodzony Polakiem i czuję się Polakiem, ale jednocześnie również trochę się zrobiłem europejsko, co światowe, bo większość mojego życia mieszkałem, pracowałem w różnych miejscach na świecie. Wie pan co? Ja się czuję sobą. Ja się czuję sobą i to jest najważniejsze. Czuję się Europejczykiem, czuję się Polakiem europejskim. I chciałbym bardzo zostawić, żeby to tak było i żeby to się nie zmieniło. I wtedy się czuję bardzo dobrze. Ja tutaj za każdym razem w Polsce jestem, uwielbiam Polskę. I chciałbym, żeby tak było dalej, jak było dotychczas, żeby się to wszystko rozwijało. I naprawdę mam nadzieję, że tak to będzie. Takiego jajka serduszko by chciało, co by se zatańczył, zaśpiewał wesoło. Nie robimy nic politycznego, czy antypolitycznego, politycznego. Historycznie to też leciutko tego dotykamy. Przede wszystkim nam potrzebne są, znaczy chcemy przekazać ludziom, jacy są Ślązacy. I'm thinking about what we want to say, that we want to show what Silesian people are. Yeah.